Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4. No i co dalej? Się zepsuło. Cast Challenge! Cast Challenge, Boże! Zastanawiałem się nad jakąś kliniką czy coś, nie wiem co mi się obdurało. Tak, klinika doktora Andeca, ESN. Pod Andecem. Pod Andecem. Dzisiaj stwierdziliśmy, że się Tomek przywita i... No właśnie my tak, wiesz co, tak mnie wkopałeś mi na minę. Słucham, witamy was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej tradycyjnej serii Cast na naszych kanałach. I dzisiaj, słuchajcie, dla odmiany będziemy robić faceta. Faceta. Twoje imperium, Tomek. Aha, no, na pewno. Twoje imperium, moje imperium, twoje imperium. Ja nie czytam twojego imperium. Mojego imperium? Jest taka chyba gazeta, czy nie? Czy nie? Czy nie? Tak? Nie? Ale mojego imperium, czy twojego imperium? Twoje imperium? Moje imperium. Boże, Maciek! Jest późno! I słuchajcie, Tomek dzisiaj wybrał też Sima, bo ja musiałem, wiecie, ogarnąć trochę rzeczy w kuchni, więc w tym czasie też Tomek ogarnął Sima i ja, słuchajcie, Maciek smażył frytki. Jeżeli ktoś ma ochotę... Nie, właśnie nie miałem frytek, robiłem inną kolację, robiłem bułeczkę. I słuchajcie, jeżeli oczywiście ktoś ma ochotę zrobić dla nas Sima, Simkę i w ogóle, to Kazlandec, a wiecie, hashtag jest cały czas czynny i cały czas aktualny. Natomiast dzisiejszy Sim wygląda trochę jak Azjata i zrobiła dla nas go The Karin, tak, The Karin. Kaz dla Andeca. Opis. Przemek jest już zmęczony pracą przy smażeniu frytek. Skrycie marzy o założeniu dłużej, szczęśliwej rodziny. Ale jak znajdzie wymarzoną kobietę, kiedy praktycznie nie zdejmuje swojego ubrania roboczego? Ja widzę, że on dużo tych frytek to on jada. Myślisz? On jest w ogóle w papciach i skarpetkach. Czekaj, bo już go umieszczam. Ja go zamieniam. No co jest w ogóle, co za... O, madziary. Madziary. Nie, ja mu te dziarki zostawię. Tak, no bo myślę, że mogą się przydać. To czekaj, ja go też go rozpłaszczę. Jezus, on ma jeszcze ten motylki Przemek na karku. Kociszek. Co? Ma ten motylki na karku. Motylki na karku, czekaj. Dobra, dziary mu zostawię. Tylko czepiek ma. Ojej, on ma jakieś takie dziwne brwi straszne. Ja mówię, jej usuwam. Ja mu... Gdzie to są te piegi? Tu? Piegi zostawiam. Nie, ja mu usunąłem. A ja zostawię. Ja mu, a dziary mu zostawię. Tak, dziary, piegi mu zostawiam. Całą resztę zmieniam. Tak, patrzę na niego, czy coś jeszcze, ale... Tylko wiesz co, to może brudkę bym mu jeszcze skasował. Tylko nie, chyba już wszystko. A, skarpetki, o. Jezu, skasowałem mu skarpetki, tak. Dawaj, skarpetki mi. Ma delfina w kostce. O, no, o, No dobra. Słuchajcie, klinika doktora Andeca i Esena wjeżdża. Tak. Czy jesteś gotowy? A czekaj, Tomek, stoper! No stop, Macie! Wiesz co, wstyd i hańba. No naprawdę. Piszcie Maćkowi, wstydź się. Ja ci teraz się powstydzę, ty. Moje imperium, powiedziałem. No. Moje królestwo. Czekaj, minut. I gotowy jesteś? No. 10 minut. 3, 2, 1, start. Dobra, zacznijmy od liposukcji. Aha, ty go tam wysysasz, to ja mu zrobię talię chociaż jakąś. No czekaj, z brzucha mu wyciągnę, a w dupę mu wsadzę. Ja mu dam trochę mięśni, słuchaj, bo on był na takim długim odwyku. A wiesz, że ja na długim treningu, wiesz, trenuj z Andecem było. Barę mu zrobię. O, nóżki. Też tak. Czekajcie, nie chcę tak za bardzo go przesadzić z tym odchudzaniem. Ja go też mogę tutaj, o, też mu mogę cyc podnieść. W barach go zrobię trochę większy, powiedz mi, że tak... ma implanty. O mój gosz, nie wiem, co ja teraz zmieniłem, ale coś zmieniłem. Nóżki jakieś takie chudziutkie, nie robił dnia nóg. Dnia nóg. Czyli wiesz co, on nie jest... Kompletnie nie. Za duży na górze. Ja już się uporałem z jego sylwetką. To tak, brwi trzeba mu zrobić automatycznie. Teraz tak, przechodzimy w facjatę. Jakieś normalne. Co ona są? O Boże. Ten nos jest taki bardzo creepy. Tomek, nos? To jest wszystko... Kurde, creepy. Czekaj, mam go boczkiem. A dobra, ja też, no. Dobra. Nie, dobra, to nie było w detalach. Może on ma nos na pół twarzy. O. Boże, on jest taki teraz strasznie zdziwiony. O mnie też. I taki trochę zaspany delikatnie. Wiesz co? Trzeba go otworzyć na świat zewnętrzny. Ktoś tu bardzo... pokombinował z tym nosem i nie wiem, jak go zrobić.
Mówisz o tym dzióbku takim? Znaczy, wiesz co, on jest u mnie za długi. Boże, usta też ma takie jakieś niewymierne. Niewymierne. Ale co tu? Co jest z tą głową nie tak? Ty, on ma jakąś dziwną wargę ustawioną. No ma, jakoś tak. Ej, możemy ją zmienić? No czekaj, spróbujmy Tomek bez tego. Nie zrobisz, bo on ma takie wcięcie na dole. Taka muszla się tam robi. To musi być, czekaj, to się chyba da zmienić, poczekaj. Znaczy, ja tego nie mogę w detalach zmienić. Bo ten dzióbek zostaje taki. Naprawdę? No. Tak, on ma taki dzióbek, faktycznie ma, bo są takie usta jak dzióbki, poczekaj. Zrobię tak, a tu zrobię... No, nie mogę go ten zniwelować. Nie, Tomek, on nie ma takiego usta jak dzióbek. No, Maciek, u mnie ma takie... W dolnej wardze ma takie wciśnięte środek. No ja wiem, ja to widzę, tylko wiesz co, że... Ja tego nie mogę zmienić. Czekaj, może to trzeba w tych normalnych tutaj. To trzeba mu wargi chyba ten. Boże, ja mu kaczkę na twarzy zrobiłem. O, żuchwę mu trochę cofnę. Powiedz, że on wygląda jakoś mega dziwnie. Nie, Maciek, zmieńmy normalnie te usta. Weź po prostu pierwsze standardowe i edytuj. To takie pierwsze po lewej czy po prawej na samej górze? Po lewej wziąłem. No miał taki dziwny ten miał, no miał takie coś. To ja bym miał tą zajęczą, jak to się nazywa? Króliczą? Zajęczą. Zajęczą. No. Ale wiesz co, on u mnie ma zmarszczkę na nosie. Wiesz co, ja ci powiem, że... on wygląda jakoś tak smutnie u mnie. No u mnie właśnie też, tylko... Gdzie to się dawało te zmarszki takie koło... Tu. Nie, jestem na ustach. I ta warga mu wystaje z tego dzioba. Jezu. O Boże, nie. Nein. Tylko nie wiem, co mu się... Wiesz co, Tomek, ja nie wiem, co mu się tak jakoś dziwnie z twarzą tutaj podziało. U mnie jest... Widać, że zmęczony człowiek. Zmęczony człowiek. Życiem. Te oczy muszą... O, pa. Zdziwiony. Zobaczył pensję. Za frytki. Zobaczył pensję nauczycieli. Mówisz? A tutaj się wsuwa to... Dobra. Nie mam pytań, słuchajcie. O. Trzeba w detalach zrobić. O. Pogrubiłem mu nos, Tomek. Tak jak trzeba. U mnie ma jeszcze za tu, o właśnie, tak? Tylko tą kuleczkę też ma taką dużą. W nosie oczywiście. W nosie. Maciek, jak... Masz też taką tą zmarszczkę pomiędzy nosem a ustami? W sensie mówisz o taki tunelik, taki kanał jakby? No, taki po dwóch stronach. No mam, no ale to każdy to ma. Ale to, nie, to jest chyba też, można to... Nie, to każdy człowiek to ma, to jak? Ja wiem, ale niektórzy mają to mniej niż większe, to ja nie mogę tego zniwelować. To musisz przesunąć nos w dół. No ale jak ja mam tam jeszcze ten nos bez w dół? Bez detali. I usta wyżej. Ale to i tak mi to zostaje. Nie, Maciek, to się nie, to jest gdzieś tutaj. Czekaj, ja to znajdę. Bo to się, ja wiem, że to się edytation. Ale powiem wam, że teraz wygląda całkiem okej. Boże, Maciek, zęby mu zmień. Daję mu takie normalne. Tak, Maciek, on ma specjalną zmarszczkę na tym. Tak? A to się jakoś tak robi? A nie, czekaj, to są piegi. Nie, to nie będzie Tomek to... Tak. Mogę mu coś z tej gęby tu zmienić? Nie mogę. Tak, zniwelowałem mu to. To ja nie wiem jak, a to ja to zostawię, nieważne. Powiem ci, że wygląda całkiem znośnie w sumie. Czekaj, ja pojadę do góry. Ja się mu teraz brwiami bawię. Tylko, że... Jakoś nie Boże, mogę. Tomek, a chcesz wiedzieć, ile mamy czasu? Nie. To dobrze, to ja nie patrzę na zegarek. A ty już go ubrałeś? Właśnie mu daję fryzurę. Ja właśnie już dałem, próbuję brwi mu zmienić, ale wiesz co, nie mogę. Ale zmieniłeś takich z tych brwi takich nie. Dziwnych? No to zawsze, brwi nie zmienisz sam, musisz zawsze wybrać sam brwi. No to ja biorę standardowe. No, teraz to coś. No tak dziwnie wygląda. A może go łysego zostawić, słuchajcie? Nie, wiesz co, ja mu zmierzę tylko ilość piegów. Mhm.
Dobra, ja go może teraz ubiorę, żeby potem nie było faux pas. Faux pas, że jest łysy, goły. Nie, dajmy mu t-shirt. Ej, szukam mu fryzury, Tomek, wiesz? Jakoś tak średnio mi idzie to szukanie. Ten jadaczka za to? Nie. Okej, okay, a dajmy mu jeszcze jakieś jeansy. Boże, czemu jest takie wszystko niepasujące do niego? Nie. O, te powinny być dobre. Dobra, i dajmy mu tenisówki jakieś. Tenisówki. Kurde, Tomek, im nic nie pasuje do niego, rozumiesz to? Czekaj, ja jeszcze szukam spodnie, spróbuję mu zmienić. Prawie tak. Dajmy czarne, ale koszulkę bym mu zmienił. Nie, kurde. Ej, co? Teraz... Może jednak powiedz, ile mamy czasu. 2:15. No dobra. Bo przeklikuję koszulki, nie chciałbym potem się zatrzymać przy jakiejś, której nie chcę. No tak, rozumiem. Nie, aha, są tylko takie. O, koszulka Endeca. Koszulka Endeca? Która? On ta z zielona, taka z taką lamą. Ty często ją miałeś. Zielona z lamiszczem. Czy Tomek, ja chyba mam. Co masz? Strój. Podoba mi się strasznie. Znaczy ja go tak normalnie jakoś ubrę, tylko czekaj, bo mam tą klatkę piersiową jakąś za dużą. Damy ci zegarek męski. Damy ci skarpetki. Damy ci buty. Koloru. No nie zmieniałeś skóry? Zmieniałem. Dałeś mu ciemniejszy? Of course! To wiesz co, ja też go opalę, czekaj. Szybkie solarium. To mu się skończyłem. Okej. Okay. I powiem ci, że chyba panowie wychodzą mi lepiej. Tak mówisz? Tak mi się wydaje, no. Nie, no z wąs- nie bez wąsa dziewiczego. Powiem ci tak, Tomek, ja chyba mam. Poczekaj, bo I'm done. Muszę mu skórę zmienić. I'm so done. I powiem wam, że chyba jest taki całkiem spoko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale fajne buty mi się podobają. On taki bardzo młody wyszedł od ciebie? No też w sumie. Ale tatuaże mu fajnie wyszły pod koszulki. I na kostce kawałek widać delfinka, jak wychodzi z buta. Co tam nawet nie zauważyłem? Jak to? To zaraz zobaczę. Odlizać ci, czy nie? To jednak te usta zmienię mu. Nie. Albo ty... Nie, ja mu dam te same góry po prawej stronie. Ja już wybrałem, ja już umiesz zostawić. No dobra, słuchajcie, no jest pięknie, tak? No okej, okay, no dobra, no ja skończyłem. To czekaj, bo teraz będzie dzwonił. Uwaga. 3, 2, 1. Koniec czasu. Dobra. To jest Senek, najpierw twarz. No. Najpierw twarz, jak zawsze, wiesz, standard, nie? Chyba, on teraz taką dziwną minę zrobił. Ej, on mi się z kimś kojarzy. Tak? No, tylko nie wiem z kim. Nie wiem. Czekaj. O, a to jest u mnie, proszę bardzo. Taki trochę Andec. Gdzie ty tu Andeca widzisz? No tak trochę. Oddaj go na maksa i jedziemy z poszczurą. 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 Tak wygląda u mnie. Ej, to jak powiedzisz, że taki... Ty... Spoko ty go brałeś. Ale też mu bicka dałeś największego. Dałem mu bicka, ale ty mu jakąś taką dziwną talię mu zrobiłeś. Bo wiesz co, ja go za bardzo w klatce wypiąłem. Za duże implanty mu wsadziłem w klatkę. I od boczku jeszcze, Tomek, od boczku. O to Boże. Twarz od boczku w sensie. Twarz czy całość bokiem? A nie, twarz. No to ja zrobię mu całość i całą. A to całość, to ci sobie całość masz. No i masz twarz też. Masz. No ja wysłałem, proszę. O co? Na dziubek! No teraz zauważyłem, że jak usta zmieniłem, to ten. Oj tam!
No, ale powiem wam szczerze, że chyba faceci lepiej wychodzą. No, a wiesz, że mam sobie taki dzióbek? No. Bo lowki kiski i bysoski. Ojeju, lowki kiski. Więc słuchajcie, tym lowkiem, kiskiem i bysokiem będziemy się z wami żegnać. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek kasa podobał. Był ze mną oczywiście Esenek. Byłem. Byłem też ja. No i co? Lawki kieski i bezoski. Dziękujemy was serdecznie i słyszymy się w kolejnych odcinkach na naszych kanałach. Także trzymajcie się, cześć, do następnego, a teraz się Esen żegna. Żegnaj się. Pa, pa. Nie, całą co? Formułką, jak się witałeś, to raz pożegnać. Lawki kieski i bezoski, pozdrawiam was Tomek i był ze mną Maciek. Pa! Byłem, pa!